Serdecznie Państwa witam, Małgorzata Sztelar-Furmaniuk i miał być jeszcze Jacek Pożycki, ale go nie ma. I tak się zastanawiam, ponieważ 7 stycznia mamy Dzień Dziwaka, czy ten Jacek nasz coś się zaś nie wymyślił? Oho, idzie jakiś dziwok. Cześć Gosia. No witaj Jacku. Hej, hej, co zrobisz? Jedziemy? No, tak, czekam na Ciebie. No i co? Aha, bo nie ruszysz beze mnie. No jakby Ci powiedzieć. Przefajnie się tu siedzi. Bardzo fajnie. Słuchaj, to co, jedziemy. Tylko trzeba jeszcze pozamykać wszystko. Ty, ja ci powiem tak. Najpierw życzenia, a potem pojadymy, bo ja już nie wiem, jaki to będzie z nami. No, ale mówiłaś, że masz jakiś wiersz też, bo jest, prawda, dzień pewien. Tak. Oprócz Dnia Dziwaka jest jeszcze co? Tak. Jest Dzień Dziwaka, ale te nasze różne dziwactwa to są, powiedzcie, moi kochani, w różnym zakresie, prawda? Jedni tak mają, jedni tak, ale myślę, że takie dziwactwa to często są też pasje. Tak, na przykład bardzo dziękujemy Andrzejowi Mrowczykowi i Łukaszowi Ziei za pasję, jaką mają i dzięki temu możemy siedzieć w tym samochodzie i nagrywać dla Państwa ten koncert. Tak, a jeden z nich miał niedawno urodziny. Tak, Łukasz Zieja. Także Łukaszu, dla Ciebie wszystkiego, wszystkiego najlepszego i żeby po prostu te rajdy i to wszystko Ci szło, tak, wszystkiego dobrego. A wracając do pasji, mamy jeszcze dla Państwa wiersz. Napisał go Jerzy Marszałek i powiem Państwu, że to jest pan, kiedy 40 roków już w Ustroniu mieszka, ale jego serce jest w Jaworzynce, tam skąd pochodzi. Wiersz będzie strasidła, także do tego Dnia Dziwoka to nungans pasuje. Posłuchajcie. W starodawnych czasach, w naszych pięknych groniach, ludzie powiadali wieciór siedzieć doma, bo kupa strasideł po dziedzinie chodzi. Boli się wychodzić i starzy i młodzi. Chodziły to pielce, czy jakieś nocnice, albo z krzywym nosem stare czarownice. W czerwcu zaś na wieciór lotały janiczki. Ludzie nas strasili, że to złe dusiczki. Jak nie będziesz grzeczny i na wieczór rzykać, będą was nocnice wieciorami smykać. Pod mostem na rajce, co jest na krężelce, widzieli tam ludzie ze sztyry topielce. Koło kotelnicy w łabajowej sieni ujedzli pijani, gorzołkiem mu wzięli. Jak się spamiętali, zaczęli uciekać. Nie widzieli nic, a psy zaczęły ściekać. Inksim razem konie jechały ze sianem. Strasznie się spesiły ze swoim furmanem, bo na ceście naraz diabeł się pokozął. Furmon, pójdziesz ze mną, głośno zawołał. Nie wiem, czy to prawda, o czym jech napisał. Nimach ty mu winien, i oto jedno słysiał. Dziśka uś ty strasidła kasi się schowały. Nowoczesne czasy uś w groniach nastały. Pięknie pana Jurka Marszałka pozdrowiamy, całą jego rodzinę i wszystkich znajomych. I miejmy nadzieję, że nam na drodze żaden diabeł ani czort nie będzie stał dzisiaj, jak będziemy wyjeżdżać. Ale najpierw przed wyjazdem jakieś życzenia byśmy złożyli. Tak, życzenia mamy, także super. Proszę, ją mam do Ciebie przygotowaną. Bardzo ładną teczkę. Masz piękną teczkę, bardzo dobra teczka. Chyba na nowy rok, nowa teczka, nowe życzenia. Proszę Państwa, otwieramy złotą prawie że, to znaczy czerwoną teczkę. Tak, no to co? Ja myślę, że zaczniemy od życzeń pierwszych, jakie zostały nadesłane od Państwa. Zaczynamy. 2 stycznia obchodził swoje urodziny Józef Zowada z Koniakowa. Z tej okazji dużo zdrowia, powodzenia w każdym działaniu oraz wiele miłości, radości i szczęścia każdego dnia, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego składa rodzina z zimnej wody. A teraz życzenia dla pana Tomasza Lękiewicza z Dzięgielowa, kiedy 3 stycznia obchodził swoje urodziny. Z tej okazji życzymy Ci zdrowia, radości, pomyślności, pełnego portfela, pogody ducha, nowych marzeń, kolejnych natchnień, realizacji wszystkich zamiarów i planów oraz niegasnącego uśmiechu na twarzy. Tego życzą znajomi z cieszyńskiego browaru. 7 stycznia urodziny będzie obchodził Michał Hanzel z Dębowca. Dużo zdrowia, sukcesów osobistych, zawodowych i naukowych oraz spełnienia najskrytszych marzeń życzy cała rodzina z Cieszyna. 8 stycznia urodziny będzie obchodzić Hanna Greń z Wisły, autorka wielu świetnych powieści kryminalnych. Z tej okazji cały portal OIX życzy dużo zdrowia i wielu pomysłów na nowe książki.
morza dobrej, czarnej i smacznej kawy oraz mnóstwa czytelników i czytelniczek. Serdecznie Panią pozdrawiamy. 8 stycznia swoje urodziny będzie świętować Zofia Kenik ze Skoczowa. Z okazji Twojego święta życzymy Ci wyciszenia. Tylko w ciszy można spokojnie żeglować po oceanie wspomnień. Tylko w ciszy usłyszysz nieme wołanie drugiego człowieka. W ciszy można wymierzyć subtelną wagę słów. Tak więc życzymy Ci wyciszenia w sercu, a na ustach wielu słów. Dobrych słów, których nie poskąpisz przyjaciołom. Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, pogody ducha, zadowolenia i dużo miłości. 100 lat życzy Andrzej i wnuczka Marta. I ostatnie życzenia pędzą do Wiolety Parchańskiej z okazji urodzin. W dniu Twoich 30 urodzin życzymy Ci zabaw szalonych, przygód wspaniałych, snów kolorowych, przyjaciół doskonałych, góry słodkości, samych radości, dnia wesołego, baw się na całego. Tego życzy Ilona Brychcy z rodziną. To co, zamykamy pomału nasze książki, chyba, tak? Tego będę trzymać. Dobra, zakładaj Gosia kask. Masz jakiś kask? Jeszcze nie zanim masz, wyruszymy, to kask załatwię, ale jeszcze zapraszamy na muzyczny upominek. A tak, oczywiście, bo ja powiem tak. Wam szczerze, że ja nie wiem, czy będzie w przyszłym tygodniu jaki odcinek, czy nim, bo Jacek dzisiaj oprowadzi w takim aucie sportowym, także uwidzimy, co tak, będzie. Tak, to może być różnie, proszę Państwa, ale na wszelki wypadek będzie Ania, będzie na przykład Dorota albo po prostu... Ktoś z Państwa może poprowadzi koncert życzeń. Miejmy nadzieję, że nie będziemy się odwiedzać w szpitalu, ani nigdzie indziej. Zapraszamy na muzyczną piosenkę w wykonaniu zespołu Strange z Istebnej. A my co, jedziemy? Będziemy jechać, ja tutaj tylko to uruchomię. To ja Ci może dam skrótka? To co, Gosia? Jedziemy gdzieś, nie? Ej, poczekaj! Co? Chodź, jak tam ktoś klepie. A, słucham. A gdzie wy się wybieracie? Pasy nie zapięte. A, bo my... Tak, wybieramy się cześć w kosmos. Wam. Cześć Jacek, cześć Gosia. Cześć Andrzej. Zapomnieliście. Zeszyt pilota? Jak chcecie jechać? Życzenia małpaox.pl. To też mail, który się przyda, zapisać tak. Sobie do zeszytu, ale chyba ale nie po to. Ale to jest do pilota chyba taki. Do pilota. Macie jeszcze zegarek, bo inaczej na czas nie będziecie nigdzie, na następnym występie również nie będziecie na czas. Więc masz pilota zegarek. Łukasz na szczęście nie ma żadnych tutaj cennych rad i wskazówek, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Wszystko dobrze na razie? Tak? Jakoś tak? Tylko pasy zapinamy. Aha, dobra. To koniecznie. To jeszcze wam tu pomożemy. Proszę bardzo. Aha, okej. Okay. Co teraz? No to teraz już, drodzy widzowie, jademy, pa! Dobra, no to co? Jesteś podpięta? Jestem. No to do zobaczenia Państwa w następnym odcinku. Miejmy nadzieję. Wow! Albo nie, albo tak. No na poważnie już teraz. Cuda dzieją się, mówię, wynieś śmieci, a ty lecisz i nie mogę w to uwierzyć. Moja droga, może przestań dzisiaj gryźć, pocałuj mnie i przytul się w jemioły blasku, bądź mą gwiazdą w taki dzień. Wszyscy lepsi stają się, czas zamykać fronty, głupie wojny, schować za choinek bombki. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się, kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. Jesteś dziś, nie ma potem zaraz, wszystko naraz. Boże, niech ta chwila wiecznie trwa. Przecież ty
głosem mówisz dziś. W kuchni pachnie ciasto z pierwszą gwiazdką. Wszystkie troski niech wam zgasną. W taki dzień wszyscy lepsi stają się. Czas zamykać fronty, głupie wojny, schować za choinek bombki. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się. Kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. W taki dzień dobre rzeczy dzieją się. Kiedy on przychodzi dziś na świat, nakarmić szczęściem nas. Niech nakarmi szczęściem wszystkich nas.